Tak jest. To jest czyli A teraz symbolizm. zajmijmy się to, co Grzegorz mi ukazał. Poprosimy, czy zobaczył, czy da się coś z tego odczytać, bo mówił, że ukryty jest przekaz. To znaczy, na, tak, na początku... że nigdy nie widziałem pana to wcześniej. Naprawdę zdziwiony. No to, cieszę się bardzo, że w końcu się do czegoś to przydało. To znaczy, historia czy legenda zawsze za mną chodziła przez długi, długi okres czasu. Nie dawa mi to spokoju. No nie będę przytaczał, kogo to jest legenda, ale pochodzi z różnych stron świata i jest tam powiedziane, że pewni kapłani, mędrcy, szamani, którzy nie wiedzieli za bardzo, jak ukryć wiedzę, bo przez te kataklizmy, które się cyklicznie wydarzają, jeden wpadł na pomysł, że znaczy zarzucili mu, że przysnął, a on mówi, że nie przysnął, tylko dostał taki przekaz, żeby zapisać tą wiedzę w karty do gry i dać ludziom powiedzieć, że to jest karta, że to są gry do kart, znaczy, że to są karty do gry, które się można grać i zabawiać i one się rozpowszechnią i tak nikt nie będzie wiedział, co tam jest ukryte, bo po prostu tak najlepiej, prawda? No i ludzie grają... I ludzie grają w te karty, bo mówimy tutaj o kartach klasycznych, przykładowo Król Czerwo, prawda? To jest Król Pucharów w odpowiednikiem karty Tarota. Czy mamy też kartę Jokera, czyli kartę Maga w Tarocie. Także to są, tylko że karty Tarota są opisane, a karty klasyczne nie są opisane, ale każdy, kto się na tym zna, no to wie, że czerwa to są puchary, że dzwonki to są pentakle, czy te denary, prawda, czy monety inaczej. Także każdy zapis jest tam, ma swój odpowiednik w kartach klasycznych. Jest wiele, wiele różnych rodzajów wersji tych kart Tarota. Kościół katolicki to zakazuje, każe się tego bać, bo coś tam, no nie do końca tłumaczą, co się z tym dzieje, ale ja mam, to jest z Arturem, taką wizję, że raczej to chodzi głównie o zakazaną historię, która faktycznie może być zapisana. Właśnie, jeżeli coś jest zakazane, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę to, co żeśmy już w pierwszej części wykazali, tak, gdzie w kronice było powiedziane, że całą historię należało spalić, oddać, specjalne urzędy były do tego zrobione, dekret padł i w ciągu 30 dni trzeba było spalić wszystkie książki, a każdy, kto tego nie zrobił, a urzędnik znalazł, to cała rodzina w najlepszym wypadku była zesłana na ciężkie roboty, a najczęściej była stosowana kara śmierci i to aż do trzeciej gałęzi pokolenia, czyli w zasadzie całe rody wycinali tylko za to, że chciano się powoływać na tak zwaną starożytność i przechowywać historię. Była zakazana, była niszczona, była tworzona na nowo, więc ja tutaj to upatruję ten cel, zwłaszcza, że patrząc na to, do czego nam się udało dokopać, jakie powiązania i z czym to jest wszystko łączone i w zasadzie to nas próbuje się jak gdyby wyrzucić i usunąć nam wszystko, co żeśmy mieli, cały dorobek i patrząc, gdzie nasze korzenie były, gdzie żeśmy mieszkali, więc w zasadzie wycięto naszych przodków, a w miejsce ich wrzucono nam religię, czyli ten panteon, na których w zasadzie to ten grób w Rzymie to jest właśnie Dariusza III i on chciał, żeby być ustawiony w stronę panteonu, czyli tak jak żona jego to, czy córka dokonała, to tak, żeby był skierowany w stronę swoich przodków, nie bogów, swoich przodków. Zresztą samo słowo Bóg jest bardzo ciekawe, bo zwróćmy uwagę, że do momentu, kiedy nie powstaje tak zwany pierwszy cesarz, się nie pojawia, czyli nie pada sformułowanie, określenie Germania, nie pojawia się określenie Goci, do tego momentu funkcjonuje słowo Scyci. I teraz co najciekawsze, przychodzą czarnogłowi, którzy zajmują Rzym, zajmują Grecję, bo jeżeli wykazaliśmy i to nawet już nie my, bo to heleński czy grecki kronikarz pokazał, że to są synchronizowani władcy, Juliusz Cezar i Aleksander Wielki. Jeżeli
te 300 lat, a 300 lat mamy właśnie takie przesunięcie też i w tak zwanych wiekach ciemnych średniowiecza, to jeżeli to się wyrówna, to okazuje się, że Helenowie, jak i Rzymianie prawdziwi, tracili w tym samym momencie swój kraj, czyli swoją tożsamość, i ten sam lud czarnogłowy podszył się dokładnie w tym samym momencie za nich, dokładnie. Czyli zagarnął im to. Rzymianie czy Etruskowie, dokładnie, to chodzi o to, że my dzisiaj trudno nam zrozumieć, że to nie byli Rzymianie dzisiejsi, to byli Etruskowie, prawda? Tu byli Helenowie, tu byli Etruskowie. Tak, i dlatego powiedzenie nie udawaj Greka, nie udawaj Greka zostało do dzisiaj, po dziś dzień, bo Helenowie, to dzisiaj się niektórzy nazywają Hellas, czy większość z nich uważa się nie za Greków, tylko Hellas, Hellada, a pochodzą od Helenów oczywiście. Pelasgowie i Etruskowie to był taki lud, który tam te tereny zamieszkiwał. I to, co Artur właśnie mówi, że jak mówi, że prawdziwi Rzymianie, to trudno tak sobie to wyobrazić, ale tak niestety jest. To, żeśmy już ukazali w tej pierwszej części na temat tych Rzymian, to teraz tutaj kolejne wykazania jakby dowodzą temu, że istotnie jeszcze nawet sama to właśnie nazewnictwo. Dlaczego? Dlatego, że wśród czarnogłowych my byliśmy bogami, to myśmy walczyli z tymi galami, czyli z wielkimi ze świata wewnętrznego i w ich oczach byliśmy bogami. I nawet w nazewnictwie to zostało. Dlaczego? Dlatego, że oni nas nie nazywali scytami, a nazywali nas gotami. A tylko w językach anglosaskim, czyli w zasadzie w języku sasanidów, w jakiejkolwiek odmianie got znaczy Bóg, bogowie. Goci. Tak, tylko zwracam uwagę, to nie chodzi o bogów. Nie, to też znaczy Bóg. Tutaj jest znaczenie, bo inne tych bogów, czyli ktoś, kto stał na jakimś wysokim poziomie, kto miał stwarzać życie, jacyś mistrzowie genetyki, tak mogli być nazywani, bo Węgrzy do dzisiaj Polaków, lędziel to nie jest przypadkowo, to pochodzi od słowa anioł, prawda? Ludzie aniołowie, czy ludzie... W zasadzie ja bym nie zawężał tego tylko do Polaków, bo to chodzi do wszystkich Słowian, czyli haplogrupy R1, to oni byli upatrywani przez czarnogłowych jako bogowie, w zasadzie, bo byli stworzeni, z tego wynika, przynajmniej tak wynika z kronik sztucznie. I co najbardziej jeszcze istotne, jak gdyby kolejny dowód na to, że dokładnie tak było, to mamy tego wandala z Tylichona, który jest w cesarstwie rzymskim już właśnie za czasów cesarzy. Wykorzystany właśnie jako bardzo na wysokim stanowisku, czyli pracował dla nich, wywodzący się z naszej rasy człowiek. I w oficjalnym przekazie jest powiedziane nawet, że on w zasadzie był nawet uważany za Boga. To teraz do mnie dotarło dlaczego. jak już dokopałem się do tego wszystkiego i zobaczyłem, o co tu w ogóle chodzi. Tutaj nie mówimy o tym, że... Mówimy jakby o dwóch, znaczy jak cofamy się daleko wstecz, to dochodzimy do jakby dwóch rodzajów gatunków, czy raz, od których ta walka dobra i zła, czy jasności, ciemności, która ukazywana jest w wielu filmach, Hollywood, Gwiezdne Wojny i nie tylko, także kolor biały, czarny, także to się przewija w tej świadomości pamięci genetycznej bardzo już długo, no a jeśli chodzi o te ukryte znaczenia w kartach Tarota, to tam jest wiele rzeczy poukrywanych, nawet sama nazwa Tarot, to jest poprzestawiana litery, to może być coś związanego z cyklami, bo rota jest to rotować, coś co powraca, Tora, Astarot, tam wiele wyłączyło się z tą nazwą, no ale jest to o tyle ciekawe, że też widać tą astrologię, czy powiązania planet z tymi kartami, żywiołami. No i to jest podpowiedź, prawda? Jak ją można interpretować? No dobrze, no spróbujmy przejść przez te karty. I co mnie zdziwiło, to, że one są dosyć ułożone, w zasadzie nie dosyć, tylko w pełni, chronologicznie, tak jak wychodzi z mitologii i z historii. Czyli w takiej samej kolejności. To już w ogóle byłem wtedy zdziwiony, bo na przykład spodziewałem się, że mogę tam dopatrywać się i do jakiejś ideologii dorabiać, czyli zrobić, ale że nie uda mi się w życiu ułożyć chronologicznego ciągu. Byłem bardzo zaskoczony, że niestety ta chronologia, a może raczej niestety,
właśnie wyszło. Mnie zdziwiło to w ogóle, że ja patrzyłem na to nie pod kątem, tak jak Artur patrzy tymi kronikami i wątkami historycznymi, bo w tym jest bardzo mocny, tylko patrzyłem pod kątem zapisanych treści i starałem się jakby patrzeć troszeczkę w inny sposób. I zdziwiło mnie to, że Artur od razu zaczął to odczytywać, także chronologicznie. Bo to jest to dość ciekawe. No dobrze, pierwsza karta, ona w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, raczej jest takie naśmiewanie, nakpiwanie się z czegoś, zresztą coś, co... To jest Joker. Karta, musimy jest. Powiedzieć tak, że mamy liczbę 22 arkany wielkie i zero jest takim neutralnym, kimś takim, który jest wymienny z tą liczbą 22, z tą kartą głupca czy wędrowca. Do niczego to nie nawiązuje. Przynajmniej ja tu znalazłem. Chociaż patrząc teraz jeszcze, jako zero zaczynające się, no. A patrząc na chronologię z Mezopotamii, to tam jest dwóch młodych braci i tu też mamy dwóch młodych dzieciaków, które mogłyby być Enkim i Enlilem za młodu i ich ojcem, czyli coś wtedy, od czego się to wszystko zaczęło, jak przybyli na tą kawałek skały. No jest znowu jako zero, jako początek. Można to no. do tego ewentualnie nawiązać, ale biorąc, bo ja tu zasugerowałem się tym właśnie Jokerem, nie? A Joker to jest taki naśmiewający się ze wszystkiego, aczkolwiek tu jest przekaz taki, patrząc na wizerunek, nie do końca naśmiewający się. Jest powiązany i z planetą Neptun. Jest na, może być właśnie odpowiednikiem ojca Enlila i Enkiego, dwóch braci. No z tym trzecim, z tym okiem, o którym mówiłeś, no to tutaj oko to jest rybie oko, czy oko jest Neptunem. Neptun jest jakby rządzi tutaj tą kartą. No ale to jest zero, prawda? Czyli tutaj jest jakby można powiedzieć równie dobrze może być ten numer. Szczerze, nazwa też odnosi się do głupca, a chyba, że ma to coś związane z tym, że to ojciec coś nabroił, że ta planeta przestała istnieć i stąd mamy ten kawałek skały, na którym dzisiaj mieszkamy. Dobrze, jedźmy dalej, bo to jest karta neutralna. Nie ma, historia nie zachowała się, tego nie wiemy, co się wydarzyło, po prostu, że ta planeta się rozleciała. Mak, to ewidentnie jest symbol męski An, nawiązujący właśnie do Uranosa, do nieba, czyli do tego kawałka skały i właśnie reprezentuje pierwotny stan naszej planety po tym, jak po rozbiciu planety Tiamat, planeta znajdująca się pomiędzy Marsem a Jowiszem, stanowi największą pozostałość po niej. Mamy stół i różne przedmioty odnoszące się do tego, że najpierw należało go odpowiednio uformować, aby móc go zasiedlić, czyli do jakiegoś, do kreatora. No, mag jest... Tu jeszcze, jak widzimy, w tej egipskiej karcie no. Jest nawiązanie do jakiejś gwiazdy, do czegoś, coś, co odnosi się do układu planetarnego. No na pewno można wiązać go ze Słońcem, bo Mak jest z lwem powiązany, bo wedyjska konstelacja Maga jest to konstelacja lwa. Magowie, jest oczywiście w kartach Tarota zapisana jako karta Maga, czyli nauczyciela. I ten numer jeden jest związany ze Słońcem, jeśli chodzi o numerologię i astrologię, a Mag jest to jeden wielki nauczyciel lub ktoś, kto przychodzi z wiedzą. No, An od tego by odpowiadał, bo jak gdyby no, jak ze światłem, jak mówisz, ze Słońcem, no to właśnie powierzchnia Ziemi jest głównie była z tym kojarzona, ze Słońcem. Drugi mamy papieżyca. W istocie to symbol żeński i odpowiada właśnie Ki, Gai. Czyli reprezentuje symbol świata wewnętrznego znajdującego się wewnątrz An. Kobieta nawiązuje do świata wewnętrznego jako zamkniętego, czyli jako łono kobiety. Stąd też we wszystkich mitologiach Gaia, jak i jej odpowiedniczki nazywane są rodzicielkami wszystkiego. I ja już wcześniej w swojej książce wykazałem związek symbolu właśnie Tai, z istnieniem dwóch światów, wewnętrznego i zewnętrznego. I jak widzimy, na jej książce jest dokładnie symbol Tai, czyli dwa światy, zewnętrzny, wewnętrzny. Co najważniejsze, na koronie papieskiej ma symbol leżącego półksiężyca. To jest właśnie symbol
to jest właśnie symbol leżący półksiężyc, to jest symbol świata podziemnego. Ale ogólnie jest symbol księżyc. Nawiązujący się do taj, czyli do sklepienia białe zewnętrzne, a w środku czarne wewnętrzne, jeżeli zrobimy sobie to jako kulkę 3D i przeciągniemy przez to sznurek. Z tą kartą, to jest w ogóle kapłanka karta, kapieżyca jest inna nazwa na tą kartę. Jest to też powiązana z księżycem, z wodą, z tajemnicą, ogólnie jest to taka karta. Tak, ja tak jak tutaj napisałem, że przy okazji karty ujawnia, komu służy papież i jego kościół, że to celowo wybrano nakrycie głowy papieża. I zwróćcie uwagę, ona ma, papież ma dwie, kiedyś były właśnie dwie, teraz już są trzy korony, bo te korony nawiązują do Pana świata wewnętrznego i zewnętrznego, czyli nieba i ziemi. Teraz są trzy, bo jest jeszcze brany pod uwagę tak zwany czyściec, coś pośredniego. No jest to oczywiście księżyc, jest bardzo powiązany, energia żeńska. To jest bardzo ciekawa karta, trzecia, cesarzowa. Kolejna w chronologii, to jest, reprezentuje Ninlil, to jest Ninlil, pani ludzi. To jest żona Enlila, pana ludzi. Tak, bo planeta... Wraz... Przepraszam cię, mów. Tak, mów. Mówisz, że Wenus jest związana z tą kartą, czyli na pewno energia żeńska. Pierwszy mag był energia męska, druga była energia żeńska, papieżyca, no i ta też jest energia żeńska, bo Wenus jest przyporządkowana, Wenus jest najbardziej żeńską energią, także mówi nam o kobiecie. Tak, to jest, która wraz z Enki, czyli panem ziemi wewnętrznego, to jest brat Enlila, stanowili prawdziwą trójcę, czyli był Enki, Enlil i Ninlil. Oficjalnie Lil tłumaczone jest jako duch, lecz moim zdaniem jest to niewłaściwe tłumaczenie, tak jak już wcześniej pokazałem, tak samo jak słowo An. Dzisiaj wcale nie oznacza nieba jako powierzchni ziemi, tylko jest odniesienie do czegoś w przestrzeni. Właśnie ona stworzyła pierwszych wolnych ludzi, symbol przedstawiający godło swych dzieci. Nie daje nam żadnych wątpliwości, których ludzi stworzyła i była opiekunką. To ma jakiś kolor włosów, ale to jest godło nawiązujące do Słowian. Mówisz o tym białym orle, tak? Tak, białym na czerwonym tle. Zresztą ten też ma kształt naszego orła, a nie wrony. Cesarzowa jeszcze była z matką. Wcześniej nie powiedziałem, że jest powiązana z matką. Cesarz to jest na pewno Enlil, pan ludzi. To jest mąż Enlil, pierwotnego władcy An. Nieba, powierzchni ziemi. Na piersi ma symbole słońca i księżyca, a to symbole jego dwóch synów, Nanara i Shamasha. Shamash jest nieraz ukazywany jako jego wnuk, ale tak naprawdę oni dwaj w tym samym momencie są stworzeni i to są dwaj powinni być bracia, a oficjalnie są rozciągnięci. Niemniej jednak wywodzą się z tej samej dynastii. Tu widzimy księżyc, tu kawałek słońca widać. Co ciekawe, w tym czasie Enlil był jednym władcą, gdyż świat wewnętrzny jeszcze wówczas nie istniał. To właśnie jemu odebrał władzę Marduk, obiecując na zgromadzeniu Rady 12 Bogów, że pokona buntowników, czyli Nimroda i wtrajających do ludzi, w zamian za władzę absolutną. I on dostał. Początkowo żądanie Marduka oburzyło wielu bogów, lecz w obliczu zagrożenia ostatecznie się zgodzili. I tu nawet widzimy w innego rodzaju karcie w tej, mamy dwójkę jasnowłosych ludzi, którzy jemu oddają cześć. Tu jest narysowany orzeł i w zasadzie nawiązujący do królestwa Anglosasów, ale przez to moim zdaniem właśnie jest ukazane, czyje to terytorium było. Czyli to terytorium należało do Enlila, a że Enlil był mężem Ninlil, która stworzyła dzieci właśnie Słowian, to on już tu pokazuje, że ziemie, które dzisiaj należą nie do Słowian, to były właśnie ich. Cesarz jeszcze jest ojcem utożsamiany z dominacją, z potęgą, z władzą. Tak. Zresztą w ręce, zwróćcie uwagę, to jest atrybut świata zewnętrznego. Czyli jest to cesarz, czy król też może być. Tak, a świat podziemny jeszcze nie istnieje, nie ma go w ogóle.
papież Jowisz. To jest właśnie Enki, władca świata podziemnego, który uwięził później właśnie żonę Enlila w świecie podziemnym. I podobnie mamy powiązanie władcy świata podziemnego z symbolami odwołującymi się do kościoła, czyli trzy korony związane. I tu już mamy osobę czarnogłową i jasnogłową. I to nawiązuje, że oszukał wszystkich ludzi, zbiór. To istotne, przy innej talii jest to symbol Jupitera, a Jupiter jest tym samym, który jest w mitologii greckiej Zeusem. Zeus to Marduk, a Marduk był synem Enkiego, więc tu mamy powiązanie, nie jest to jak gdyby niezgodne. Chodzi o Jupitera, Jowisz rządzi znakiem ryb, ryby są związane z religijnością, tak, duchowością. To ma jak gdyby wprost pokazać, komu Kościół oddaje cześć. Ponownie mamy powiązanie władcy świata podziemnego symbolami odwołującymi się do Kościoła. Ma on tiarę na krycie głowy zawierającą dwie, a czasami właśnie trzy korony, jako władca obu światów. Ale ta czapka papieża często się odnosi do głowy ryby, tak? Także tutaj mamy Jowisza, który rządzi rybami, domem dwunastym. Także to jest związane na pewno z religiami. Także tu w pierwszej kolejności te pięć kart przedstawiało coś, co, z czego nasz świat się składa, czyli świat wewnętrzny, świat zewnętrzny, czyli mieliśmy Ant, mieliśmy Ki i wymieniony był Święta Trójca, czyli Panteon Główny, Enlil, Enki i Ninlil. I teraz zaczyna się historia. I kochankowie, to jest, odnosi się do czasu, kiedy bogowie wywodzący się z rasy ssaków Enlila żyli zgodnie z przedstawicielami rasy wielkich Nephilim Enkiego. I dopiero po 40 okresach bogowie mieli strajkować ze względu na ciężką pracę, jaką musieli wykonywać. Wówczas Enlil zlecił stworzenie robotnika, a Enki wykonał. Powstało wiele nieudanych prototypów i w tym okresie miało też dojść do małżeństwa mieszanego pomiędzy Inanną i Dumuazy. Czyli tak naprawdę opowieść o Inanie i Dumuazin, który jest później zesłany do świata wewnętrznego, to jest, można powiedzieć, oryginalną wersją Romea i Julii. Zwłaszcza, że Szekspir praktycznie wszystkie swoje dzieła opierał na wydarzeniach historycznych lub też czerpał do nich jak gdyby... Dzisiaj się uważa, że Romeo i Julia jest to fikcją, prawda? Ale znając Szekspira... Nie, to się pokrywa właśnie z wydarzeniami związanymi z mitologią. On, jak się pogrzebało w jego życiorysie, to okazuje się, że miał dostęp do wszystkich takich różnych archiwum. Mhm. Zresztą stamtąd właśnie brał inspiracje i do swoich sztuk, i do różnych właśnie podań. Z źródeł historycznych pochodzących. Nie wymyślam. Następnie mamy kartę 7, Rydwan. Tu niewątpliwie chodzi o stworzenie pierwszych tak zwanych synów bożych, którzy mieli w pracy zastąpić zbuntowanych bogów ze względu na jej ciężki charakter. Symbolizują ich dwie odmienne postacie sfinksów. To są hybrydy, krzyżówki genetyczne, których zgodnie z kronikami miało istnieć co najmniej kilkanaście, jako symbol nieudanych eksperymentów. I wedle kronik ich wizerunki można było widzieć jeszcze nawet do III wieku przed naszą erą według oficjalnej chronologii. W jednej ze świątyń znajdujących się właśnie w Halladzie. Sfinks, to wiemy, że to jest w Egipcie, mamy taki twór, pół człowiek, głowa człowieka, a ciało lwa. I w zasadzie to oni chcieli stworzyć hybrydę, w zasadzie biorąc pod uwagę, że to są nasi przodkowie, Chaldejczycy, bo w chronologii przedpotopowej ci, którzy przyjechali, są nazywani Chaldejczykami, tu przybyli, no to chcieliśmy sobie ułatwić życie, tworząc jakieś krzyżówki genetyczne, żeby zastąpiły nas w pracy. Rydwan jest powiązany w tarocie z podróżami, czy z pojazdem, z samochodami, ogólnie z czymś, co mogło służyć po prostu też do przemieszczania się. Ósmą mamy sprawiedliwość. To jest okres, kiedy jest moment stabilizacji, czyli zostali stworzone te
pierwsze, nazwijmy to, prymitywy, bo oni też to tak jest w mitologii określane, prymitywy, które miały się cieszyć, pić wodę z rowów i cieszyć się tylko, że mogli przebywać między bogami i wykonywały chętnie pracę. Czyli to jest ten okres stabilizacji, bo już bogowie się przestali buntować, bo nie musieli pracować. Bogowie są szczęśliwi, gdyż mogą wypoczywać, nie musząc wykonywać prac, które wykonują za nich prymitywy. Jest równowaga pomiędzy rasą Enlila a rasą Enkiego, gdyż wywodzą się z dwóch całkowicie odrębnych ras. Nie wiadomo w jakich okolicznościach trafili tutaj razem, ale pewnie jest, że miało to miejsce w tym samym czasie. Związane to było ze zniszczeniem Tiamat. I tu jest właśnie taka jedyna dla mnie niejasność, znaczy nie do samej karty, tylko do historii przekazu, dlatego że z jednej strony płynie, że oni byli braćmi, mieli jednego ojca, a z drugiej strony wychodzi tak jakby nie do końca byli z tej samej rasy. Choć ja bym się skłaniał jednak ku temu, że to byli bracia, ale jeden robił prace genetyczne, czyli bawił się genetykę związaną z DNA ludzkim, natomiast Enki poszedł krok dalej i zaczął się bawić w genetykę oparty na DNA gadów. Stąd zresztą jako pierwszy, bo i to też w aramejskiej pokucie Adama jest powiedziane, że pierwsi ludzie, znaczy, przepraszam, nie ludzie, tylko pierwsi tak zwani synowie Boży, to zostały stworzone gady. Dopiero później człowiek, z tym, że to wygląda jakby było odniesienie do ludzi ciemnogłowy, a nie do wszystkich ludzi. Karta jest związana ze znakiem wagi w astrologii, ta sprawiedliwość, no i też oznacza prawo, prawda? Czyli prawo, znak wagi oznacza, no tak jak tutaj w naszym świecie też bardzo często symbolem sądów jest waga. 9. Eremita pustelnik. To jest właśnie jeden z synów Bożych. Zwróćcie uwagę, tu to dokładnie ten symbol to potwierdza. Mamy tutaj symbol węża. To jest ten w Biblii, jak gdyby występuje on jako Kain, czyli ten, który zabił Abla i został wygnany. Czyli to jest dlatego, jest pustelnik, jest samotny, bo został wyrzucony. I to jest właśnie twór Enkiego, pół człowiek, pół wąż, czyli Marduk. To jeden z biblijnych braci bliźniaków Kain. W oryginale Kain wypił całą krew Abla i tak go zabił. Źródła aramejska pokuta Adama. Pomimo tego, że był najbardziej inteligentny ze wszystkich stworzeń, to ze względu na swoją równie dużą agresywność został po tej zbrodni wygnany ze świata zewnętrznego i zamknięty w świecie wewnętrznym, który został specjalnie dla tej rasy stworzony. Dlatego też w Biblii ciągnie się dalej chronologia Kaina, ale nie wiadomo, gdzie przebywał on i co się stało z jego pokoleniami. No właśnie z tego powodu. Karta związana z mądrością, z wyrachowaniem, cierpliwością, poszukiwaniem. Tak, także to jest właśnie symbol nawiązujący do stworzenia i oddalenia. I tu mówię, ten wąż tutaj nie daje żadnej innej wątpliwości. To na razie idziemy tak. Znaczy, węże, smoki były z mądrością też związane, także to karta pustelnik też jest z mądrością związana. Z roztropnością. Tak, dlatego że w tej aramejskiej pokucie Adama jest powiedziane, że ten wąż, w cudzysłowie wąż, bo tam jest później powiedziane, że ten wąż nie do końca był takim wężem, bo on ma mieć uszy, ręce i nogi. No tak, tak. No. Więc ten wąż z uszami, rękami i nogami jest określany za najbardziej inteligentne stworzenie na Ziemi. Czyli przewyższał inteligencją ludzi. Ludzi stworzonych. Kolejny mamy koło fortuny. I to jest właśnie nasza Ziemia i moment, kiedy została Ziemia rozdęta, nadmuchana, wsadzone w środek tak zwane cztery podpory. Teraz wróćmy na to. Mamy tu nasze cztery podpory. Ogólnie przypomnę, że koło fortuny jest związane z Ziemią. Pusta. Tak. Jedna osoba jest na górze, czyli niebo. To symbolizuje powierzchnię Ziemi, a ten, co schodzi do środka, to symbolizuje świat wewnętrzny. Mamy tutaj ten rogalik leżący, to jest symbol świata wewnętrznego. Dwa węże nie dają wątpliwości, czy to jest świat wewnętrzny. No i to jeszcze raz możemy to przeczytać, że symbolizuje stworzenie dwóch światów, świat
zewnętrzny zwany An, Uranos, niebo, i świat wewnętrzny, znajdujący się wewnątrz niego, zwany Ki, Gaja, Ziemia. W czasie tego procesu powstał potop. Część mieszkańców została ewakuowana, a dla reszty pobudowano podziemne miasta, które miały zapewnić schronienie na 3 lata. Żydzi, kradnąc tożsamość Chaldejczyków, zagalopowali się w przypisywaniu sobie wszystkich chronologii, by wykazać, że byli stworzeni pierwsi przez Boga, gdyż umieścili tam nawet nazwy nie odnoszące się do form żywych. Z An zrobili Adama, to co żeśmy ukazali, który został zrodzony z gliny, w istocie powstał z rozbicia innej planety. A w momencie, kiedy w An stworzono wewnętrzny świat, czyli Ki, to u Semitów pojawiła się Ewa, a Ea, zwróćcie uwagę, kto to zrobił, Ea, a, czyli w wewnętrznym świecie jest Ea, stworzona z żebra Adama, a Ea to jest sumeryjskie określenie Enki. Tak, jeszcze... Rzucicie sobie, nawet wygooglujecie, to zobaczycie, że Ea to jest ten sam w języku akademickim Enki. Tak, i Enki jest związany, jak to zobaczymy, akurat ta karta jest moim zdaniem, są jeszcze inne karty, które fajnie obrazują. U góry jest Sfinks, czyli symbol lew, czyli związany ze słońcem, jasnością, a pod spodem jest smog lub wąż, takim symbol Enkiego, czy ciemności, prawda, czy coś po prostu ciemna strona mocy. Ogólnie oznacza świat podziemny. To jest jak gdyby, jak zrobimy koło, prawda, to jest spodnia część koła. Czyli ale widać. Mówiący o dolnej podziemi. Widać tego smoka, to chyba po lewej stronie. To jest tak, smok. A tu mamy 4 podpory ziemi, o których nikt nie wie, gdzie one są i co się z nimi dzieje, a we wszystkich legendach, we wszystkich podaniach na całym świecie występują zawsze dokładnie 4. No. 11. Moc i sprawiedliwość. To z kolei nawiązuje do okresu po potopie, kiedy żył Gilgamesz, czyli ten wspomniany już właśnie wcześniej, i kiedy giganci, czyli Nefilim, chcieli być nieśmiertelni jak bogowie. Gilgamesz, Herkules byli nazywani bohaterami i obaj mieli pokonać właśnie lwa. Za bohaterów uważało się kogoś, kto był znacznie większy od zwykłych ludzi. Wielki mieszkaniec pochodzący ze świata podziemnego. W tym czasie nie było wojen, dopiero pojawienie się Gilgamesza zapoczątkowało pierwsze konflikty. No karta mówi o pokonaniu wszelkich przeciwności. No tu widzimy, że lew, ten symbol, zresztą symbol lwa, jeśli chodzi o bohaterów związanych ze światem podziemnym, to jest wszędzie, no właśnie tak, bo Gilgamesz jest przedstawiany na wizerunkach z 2 lwami pod pachami, pod rękami. To samo na wielu... Naukowcy mówią, że to lwiątka, prawda? Tylko, że mają kitę na ogonę i grzywy. No i grzywy mają. No także to są duże, no i on ma wielkość i tutaj ta karta no wprost nawiązuje właśnie do, że paszczę rozrywa, czyli ma tyle siły, że może pokonać lwa. Tyle siły właśnie miał Gilgamesz, że to było wielokrotnie potwierdzane i to jest symbol z nim związany. Wisielec. I tutaj to jest bardzo ciekawa karta. Tak, wisielec jest związany z Plutonem. Pluton jest związany ze Skorpionem. Skorpion jest też związany czasami z wężem. To są te same cechy Skorpion wąż. To jest symbol, który nawet w filmach był wykorzystywany gdzieś tam jako zagadka. Nawet nie pamiętam kogo, co jest związane z iluminatami. Jako zagadka, który też tam symbolizował, nie było wiadomo, o co chodzi. I wbrew pozorom właśnie to wcale nie jest wiszący człowiek, bo jeśli tylko to obrócimy, to już widzimy, że on wcale nie wisi, tylko stoi. Widzicie, teraz on nie wisi, a stoi na ziemi świata, który znajduje się po drugiej stronie naszej powierzchni, czyli de facto są do góry nogami odwróceni w stosunku do nas. Wizerunek samego Marduka, Jahwe, Zeusa, Horusa. To, widzicie, to jest dokładnie to. Skrzyżowanie tej nogi ma przedstawiać jako... Że nie ma nóg, tylko ma nogę, czyli ogon. Nie ma nogi i to ma symbolizować ten zygzak. Zygzak i jedną nogę, jako właśnie noga pojedyncza węża, czyli to jest symbol Marduka. Jako w świecie wewnętrznym, dlatego jest pokazany do góry nogami. Tu jest powierzchnia Ziemi, jeżeli my stoimy na powierzchni, on jest pod powierzchnią, w całą stronę i to jest moment, kiedy on przechodzi. Czy takie alegoria, czy ukryty przekaz, że to chodzi o wnętrze Ziemi?
Tak, on wisi, a stoi na ziemi świata, który znajduje się po drugiej stronie naszej powierzchni. To wizerunek tak. Ustawienie odwrotne karty przedstawia jego przechodzenie ze świata wewnętrznego do zewnętrznego. Skrzyżowana noga symbolizuje ogon węża jako zygzak i jedną nogę, gdzie Marduk przedstawiany był jako półwąż płciowy. Na jego ubraniu mamy symbol podziemnego świata Marduka. Właśnie te. I czasami Neptun jest ta planeta przyporządkowana do karty. Tu mamy symbole Ziemi, to jest dokładnie symbol. Ta scena tu na tej tabliczce, ona przedstawia właśnie pana świata podziemnego, czyli już Marduka, syna Enkiego, który już przejął władzę od ojca. I w tym momencie ten symbol, czyli tak zwane cztery podpory nieba, to był symbol właśnie powierzchni Ziemi, czyli An, niebios. I w tym momencie on odbiera władzę nad światem zewnętrznym Enlilowi. Czyli to jest przekazanie władzy nad światem zewnętrznym Mardukowi. I w tym momencie Marduk stał się panem nieba i ziemi i od tamtej pory symbol, tak jak na monetach Sasanidów, jest zaznaczony w ten sposób, że na dole jest symbol... Taki półksiężyc, no. Tak, symbol jest świata podziemnego, a u góry jest albo gwiazdka, albo kropka symbolizująca świat zewnętrzny i wówczas to był władca nieba i ziemi. 13. Śmierć. No to jest... Bardzo ciekawa karta. Tak, to wiadomo. Wszyscy się trzynastki boją, ale to nie chodzi o śmierć. No to, ale to jest z tym związane, bo to symbolizuje walkę bogów z gigantami. To jest gigantomachia, kiedy to w wyniku wojny i używania zaawansowanej technologicznej broni większa część powierzchni Ziemi w zasadzie przestała istnieć. Dokładne opisy skutków użycia takiej broni właśnie znajdują się w tych przekazach hinduistycznych, które żeśmy już tu przytoczyli, gdzie właśnie w pełni one odpowiadają użyciu broni atomowej łącznie z ich późniejszymi następstwami. No jest karta z Marsem związana, także z wojnami na pewno. Mars i ze Skorpionem. Ale ja mówię, że nie tylko śmierć, bo chodzi też o zmianę i transformację coś z czegoś na coś. Prawda? Drastyczna zmiana jest. Tak, no jest, bo to co kataklizm, to jest właśnie drastyczna zmiana. Tak, i to jest drastyczna do tego stopnia, że coś się całkowicie jakby urywa i trzeba zaczynać od początku. Tak, no i teraz co istotne, to nawiązuje też do tego, do zegara, bo to nie jest kalendarz, tylko zegar, coś, co jest Aztekom przypisane i to też nie Azteków, tylko Olmeków. Zegar odliczający właśnie cykle kataklizmów, a nie pokazujący, że tam katastrofa, czy ma dopiero kalendarz się kończy. Nie, on się nie kończy, bo to jest zegar i on się kręci w kółko z częstotliwościami 13 razy 52, czyli wychodzące kataklizmy regularnie co 676 lat. I zobaczcie, tam jest cykl 13 razy 52, no jest, tu jest tak, też cyfra 13, czyli nawiązująca do cyklu kataklizmu. No i to jest cyfra, którą się boją tutaj u nas w świecie zachodnim, w Chinach się boją cyfry 4, która jest jakby sumą trzynastki. Także tutaj w świadomości i pamięci gdzieś ludzi została ta wibracja 4, 13. Powinna zostać, tak jest. 14, umiarkowanie, powściągliwość. To już mamy właśnie okres po wojnie bogów, kiedy przywracano warunki do życia na powierzchni Ziemi i przelewanie wody ze srebrnej wazy do złotej. Ja to odbieram jako symbolizujące okres, kiedy po wojnie bogów miał nastać okres pokoju i ludzie mieli przez pewien okres czasu żyć razem z Nefilim, wspólnie w obu światach. W tym czasie miało mieć miejsce przesiedlenie wielkiej ilości czarnogłowych na powierzchnię Ziemi. I w jednym z przekazów hinduistycznych mowa jest aż o 8 milionach 400 tysiącach ludzi. Dopiero po 201 roku, licząc od potopu, gigant Nimrod miał się zbuntować przeciw Bogu i przekonać do tego także część ludzi czarnogłowych, tego buntu, i wtedy ich całkowicie unicestwiono z powierzchni Ziemi. Teoretycznie unicestwiono, bo to nie jest tak, że to się udało. O czym też te karty mówią. Tak, akurat mogłeś dać więcej wizerunków, bo akurat nie wszystkie karty wizerunkowo oddadzą to, co tutaj te karty mówią, ale mamy wiele rodzajów. Star Marsyliański jest jeszcze, to jest bardzo dużo. Umiarkowanie, czyli równowaga pomiędzy wszystkimi aspektami, także może się tyczyć też do równowagi, czyli przywrócenia równowagi po czymś, po katastrofie, po wojnie. No tu ewidentnie moim zdaniem to jest nawiązanie do dwóch właśnie tych światów. Żółta waza, czyli odzorowuje słońce, jasność, czyli
świat zewnętrzny, a srebrna waza, świat podziemny, gdzie to światło ma być mniejsze, ma istnieć tam też światło, to nie jest tak, że tam jest ciemno całkowicie, ma być tam stworzone jakieś sztuczne oświetlenie, coś w rodzaju sztucznego słońca i to światło jest w każdym razie nie jest takie jak na zewnątrz, nie jest świetliste. Jest znak zodiaku strzelec przyporządkowany do tej karty. No przy gigantomanii miałby cała powierzchnia Ziemi zniszczona. Prawdopodobnie wnętrze nie ucierpiało. No i stąd to jest, czyli przywracanie równowagi, czyli ze świata wewnętrznego no, są przerzucane dobra na powierzchnię Ziemi, żeby przywrócić to do życia. Tak. 15. Diabeł, demon, piekło. No, to jest właśnie okres, moim zdaniem, już dochodzimy, bo ten okres, wbrew pozorom, ogólnie mówi się, że chronologia, przynajmniej egipska, rozciągnięta jest na 3000 lat przed naszą erą, ale jak zauważyliście, w krótkim przedziale czasowym byśmy z 214 lat skróciliśmy to do zaledwie 50, do 49, czyli widzimy, że jest prawie czterokrotnie powiększony i chronologie tak są bardzo mocno wyciągnięte, bo ja na przykład jak zrobiłem obliczenia i posprawdzałem i nie szedłem tak, jak to są chronologie na przykład egipskie, dynastie ułożone liniowo, bo to jest naprawdę aż mi w zasadzie ręce opadają, jak w ogóle można było tak zrobić, skoro władca z jednej dynastii pisze, że na przykład był, no nie wiem, nazwijmy to w cudzysłowie już tak, że handlował z władcą oddalonym od siebie o 3-4 dynastie, to i tak zostali ustawieni liniowo, a historycy powiedzieli, że on po prostu się pomylił, nie wiedział, z kim handlował. Nie, on się w czasie przenosił. I przerzuceni są na przykład o 120 lat, nie? Dzieli ich rozpad. Dlatego właśnie przez coś takiego jest niezbędne coś, co istnieje na dzień dzisiejszy, czyli tak zwana chronologia pływająca. Czyli historia jest łapana tylko odcinkami. I teraz, żeby jeden odcinek z następnym się sparował, a przez to, że się rozjeżdża, to jest chronologia pływająca, jeżeli to jest różnica tam już teraz wychodząca prawie 180 lat, nawet może się rozjeżdżać. Nie sparuje się, nie? Jakbyśmy zrobili liniowo i wszystkich mieli równolegle, to za Chiny ludowe nie da się tego ułożyć i wyszłaby olbrzymia przepaść, dlatego jest odcinkami tylko robiona i nawet przy odcinkach jest liczona jeden odcinek według jednej chronologii typu, drugi według drugiej, ale następny według innej i tam, żeby spiąć drugi z trzecim, to jest jeszcze według innej, ale jak chce się spiąć drugi z pierwszym, to ten drugi musi być liczony według innej chronologii, żeby dorównał do jakiegoś władcy z tej pierwszej. Trochę to skomplikowanie brzmi, ale generalnie chodzi to o to, że żeby władców, którzy mogą wystąpić równolegle, a się rozjechali, to żeby ich wyrównać. Stąd mamy tak zwaną chronologię ultrakrótką, krótką, średnią, długą, ultradługą i tych pięć jeszcze brakło, już zaczynają wymyślać szóstą. Czy nikomu nie przyszło do głowy, żeby poprawić tę chronologię, tylko przychodzi do tego, że im dalej przeszłość ich rozciągniemy, tym fajniej, nie? Bo niby mamy historię bardzo daleko. Tymczasem jak wstępnie, a zajęło mi to parę lat, uporządkowałem te chronologie egipskie, to nie jestem w stanie wyjść poza rok tysięczny przed naszą erą. Co więcej, to samo mi wychodzi, gdzie udało mi się parę już łańcuchów spiąć, chronologii, które zbudowałem na podstawie mitologii greckiej z władcami historycznymi. I oni też sięgają do tego samego okresu, czyli do mniej więcej poniżej tysiącznego roku przed naszą erą. Co ciekawe, z przekazu z Mezoameryki tam jest podane, że najdalej świat, czyli ten główny potop, miał miejsce w roku 955 przed naszą erą. I ten globalny, mniej więcej ten okres, plus minus tam 50 lat, wychodzi mi na to samo. Więc
mówienie, że potop miał miejsce około 10 tysięcy lat, a z Biblii wychodzi to około 3 tysięcy lat, to są moim zdaniem wszystko za duże nawet okresy. Przynajmniej z chronologii to, co wychodzi. No bo chronologie mi się dopinają, łączą się, mityczne razem z historycznymi i nie mam okresów wpływających. Tylko, że Biblia założyła jeden dzień jak tysiąc lat jak jeden dzień, dlatego tak im wyszło 6 tysięcy lat. Ale i tak bliżej niż te wszystkie inne w setkach milionów czy miliardów też. Tak, no odnośnie tego diabła, to jest pojawienie się na powierzchni Ziemi właśnie jako władcy nieba i ziemi, czyli władcy Aniki, górnego i dolnego świata, przedstawiciela rasy Nephilim z dwoma synami. To jest właśnie Tyrus jako z Xerxesem i z Dariuszem. A w zasadzie tu jest błąd już zrobiony, bo to powinien być Cyrus z Xerxesem, Dariuszem i... A nie, przepraszam, dobrze jest. To jest właśnie, to jest pojawienie się na powierzchni Ziemi jako władcy nieba i ziemi, czyli Aniki, przedstawiciela rasy Nephilim z dwoma synami. Czyli to są dlatego, czasy już... Dlatego tak? Iluminaci wskazują go jako pana świata, czy władcę świata. I oddają mu cześć, prawda? No tak, no on zdobył tytuł, jak podbił powierzchnię Ziemi, będąc panem wnętrza, no w tym momencie stał się panem nieba i ziemi. Stąd jest zawsze to określenie, zauważcie, że bardzo często w różnych przekazach. Tak, tak, tak. No nawet w innym, dokładnie w takim zestawieniu pada stwierdzenie niebo i ziemia. Czyli tutaj mamy utożsamienie Marduka i Akwelizeusa, tak? W jednej postaci. Tak, tak, tak. A w kartach Tarota to jest karta diabła, jest przyporządkowana koziorożcowi, energia męska, koziorożec, czyli władza, materializm, wszystko co związane ze sprawami materialnymi, symbolem jest diament też tej karty, czy czarny diament. Dlatego też bardzo często się ten diament przewija w symbolice, chociażby w teledyskach, gdzie pokazuje się te roki diabła, czy roki szatana. Diamond in the Sky i te inne piosenki. No ale też wskazuje, znaczy jest powiązana właśnie z tą, z planetą Saturn, a Saturn jest właśnie utożsamiany z szatanem, dlatego to jest tak powiązane, Saturn, Saturday, szatan. No i te rogi, prawda, które są przyporządkowane Mardukowi. No to de facto odpowiadałoby dokładnie czasom poprzedzającym i w zasadzie toczącym się już z przodkami, z przodkiem pierwszym, przed Dariuszem trzecim, czyli czasów, kiedy jest Cyrus jako Kambizes wraz z synami Dariuszem i Xerxesem. To byliby jego synowie. Zresztą te trzy groby są bardzo istotne wśród Sasanidów i na terenie Persji stworzone. I jest tam właśnie i symbol każdego z poszczególnych z tych trzech władców, wykazanych, gdzie są znacznie większe postacie niż ludzi. Są na samej górze, jest symbol ziemi, czyli nieba i ziemi, jeden nad drugim i symbol Zaratustrianów. No i tutaj jest... Zaratustrzy. Mam problem z mówieniem. No jakbyśmy się tak cofnęli jeszcze o parę set czy tysięcy lat wstecz, te nazwy to już byś nie wypowiedział. Ten numer 15 to... Była taka historia, ale nie ma tak długiej historii, bo... Ten numer 15 ukrywa tutaj taką liczbę 6, która jest też przyporządkowana tak 6 i 6. To jest karta tarota 15, czyli suma daje 6. A w Wedach jest to nakszatra, czyli konstelacja księżycowa. O numeru 6 jest to Arudra, czyli jest to bestia. Nazwana jest bestią. No, no także to akurat odpowiada temu, co się wydarzyło w czasach ostatniego władcy Chaldei w Babilonie, co w Biblii jest ukazywane za niewolę babilońską narodu wybranego. I Cyrus jest tam ubrany no, jako wyzwoliciel ich. Zresztą Cyrus na swoich stelach pisze, że i oddaje hołd Mardukowi,
A w Biblii pisze, że Cyrus mówi, że to jest ten sam Bóg, którym jest Bóg Izraelitów, czyli Żydów. No dlatego też... Tutaj już jest powiązanie. Tego się nie da w tym momencie w żaden sposób nawet zinterpretować, naciągnąć czy cokolwiek. Tam jest wprost powiedziane, że jego Bóg jest tym samym, co Bóg Żydów. Zresztą oni to samo robią, że budują dom dla Pana, bo im pozwolił... Tak. No i oni, ich święto nie jest w dzień. Tak, my tutaj się radujemy, jak jest, załóżmy, jakieś święto słowiańskie, gdy świeci słońce, jest ciepło, jasno, tylko jest w nocy, święto Paschy, z piątku na sobotę, jest to zawsze jak się ściemnia, prawda? I przy księżycu, to chodzi o księżycowe powiązanie przeciwności słońca, czyli księżyc. No i też Saturn jest, rządzi koziorożcem, sobota też jest dzień Saturna. Tak, z tym, że oni, u nich to nie jest związane z księżycem, tylko z ciemnością, natomiast u Słowian, czyli u nas, jest też nawiązanie do księżyca, chociażby coś, co upchano w tak zwaną Wielkanoc, czyli zwróćmy uwagę, to jest to święto, które jest tak zwane pływające i pływa dlatego, że się odnosi do cyklu księżyca, a to tylko dlatego, że symbol księżyca należy także do rodu Enlila, bo to jest jego syn, księżyc. To nie jest nic... Widzisz dobrze, że Enlila i księżyc, ale oni zrobili grzech sin, z angielskiego sin, czyli grzech, coś, co jest sinusoida, coś, co jest niżej, czyli jest jakby przy tych... w strefie ciemności energii zrobili z tego grzech, prawda? No tak, znaczy wszystko, zwróćmy uwagę, że wszystko, co dotyczyło Enlila, to było odwracane jako coś złego, niedobrego, czyli podmieniano ich. Najlepszym przykładem, najbardziej namacalnym i widocznym jest Egipt, bo tam wszystko zostało, nie udało się tego zmazać i wykończyć. Mhm. Tam widać to przejście. Zresztą tutaj w Persji trudno mówić o wykazaniu od razu, że było gdzieś to zamienienie, bo tutaj nie było zamienione. Dlaczego? Dlatego, że tu dopiero powstała ta religia. Czyli ten, który był wcześniej kapłanem i w zasadzie miał dbać o pamięć o swoich przodkach, zdradził i to on stworzył wiarę monoteistyczną. Tu jest dopiero początek tego, co później zostało nazwane i stworzone jako odłam judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W trzech różnych warstwach, a początek jest właśnie od tego Zaratutry. Zaratusztry. Zaratusztry, dobrze. Od niego to się wszystko zaczyna. Nie? Czyli on przyłączył się do tego, do synów ciemności i na podstawie tego stworzył religię, która oczernia ród Enlila, a twór tego, którego stworzył Enki, no wyniosło do rangi bóstwa, Boga i Wszechmogącego. I chociaż w Biblii jest dużo takich paradoksów, jak chociażby na ten, gdzie jak Mojżesz idzie przez pustynię, tak, to Jahwe co chwilę każe im się zliczać i żeby podał, zaraportował, ile mają zbrojni. Skoro jakby był Bogiem Wszechmogącym, to by powinien to wiedzieć. Druga sprawa, za każdym razem każe wyrzucać z obozu wszystkich, którzy zaciągnęli nieczystość. Od zabitych, w ogóle co chorobę gdzieś złapali, bez znaczenia, czy to są kobiety, dzieci, starce, mają być wyrzuceni na śmierć z obozu. To zaraz. Dlaczego ich nie uleczy? No i takich pytań się zawsze mnoży 1 500 000 przy właśnie idąc tym tokiem, że on może wszystko, jest dobrym, a robi zło. No tak. No i tu zwróćmy uwagę, że to jest przedstawienie na otwarcie tego tunelu słynnego. Marduka Koziorożca, no tak, tak. W Italii. Jest nawiązanie do tej samej karty, tak? To jest ten sam kozioł. I teraz ta karta, która tworzyła mi dosyć sporo na początku kłopotów, bo według mnie, przynajmniej wcześniej, pojawiła się w miejscu, gdzie nie powinna się pojawić, dlatego że
Ja na początku brałem pod uwagę, że to jest wieża Babel, taką jakoś my wszyscy to znali, ale według autora tych kart, to jest, on jest jako jeden z pierwszych, który wymyślił te karty, Oswald Wirth, to ma ukazywać dom Boga. A jak wiemy, wieżę Babel zniszczył Bóg. To nie był jego dom. I druga rzecz, która mi nie pasowała, to w ogóle okres. I wtedy mnie dopiero oświeciło, bo znalazłem, wróciłem do Orozjusza, przypomniałem sobie o istnieniu tak zwanej tej wieży obitej żelazem, o którą wam już podałem. No i właśnie co się okazuje, że to jest wieża, którą według oficjalnego datowania w VI wieku naszej ery osobnie zajadle atakowali po kolei różne plemiona słowiańskie za wszelką cenę, jakby chcieli zdobyć to miejsce. Oficjalnie jest mówi tak, że zdobyli po to, żeby Słowianie mieli otwarte przejście na południe. Aczkolwiek to, co przekazałem, że to miasto Sirmium no, okazało się bardzo istotne dla wszystkich cesarzy, to coś z tą wieżą musiało być więcej tylko niż to, że żelazo. Zresztą pierwszy raz w ogóle spotkałem się z informacją taką, a przecież nigdy w życiu w żadnych przekazach historycznych nie widziałem, żeby gdziekolwiek była wieża obita żelazem. Co może było w ogóle znaczyć, nie? Żeby w średniowieczu, bo to są, to według oficjalnego datowania autor tej kroniki żyje około roku 400, 430 do 430 naszej ery zmarł. Według uporządkowanej, czyli jak przesuniemy go tak, jak powinien być, to żył gdzieś około roku 780 do 800 mniej więcej, kiedy pisał tą kronikę. To powinno wychodzić, bo on pisze, że w jego czasach, zresztą mi też i kataklizm był, i pisze, że panuje dżuma. Według źródeł oficjalnych około roku 400-430 nie ma nigdzie dużej jakiejś epidemii. Epidemia duża pojawia się dopiero w roku 541, a więc 140 lat później, 120. Czyli widzimy, to jest to, jak to jest porozciągane, porozsuwane, dlatego mamy tam tak zwane wieki ciemne. Ale to mówisz o dżumie Justyniana, tak? Tak jest, tak, gdzie to jest wszystko tam porozjeżdżane. Wtedy, kiedy powinna być dżuma, to w zasadzie pojawia się islam. Wtedy, kiedy no nic nie powinno być, no to jest rozciągnięte, czyli kataklizm z roku 672 widnieje w roku 541, a jego skutki są od roku 385 do 405 rozciągnięte. No przy każdej jakiejś resecie jest, powstaje odłam nowej religii, czy coś nowego ludzie szukają usprawiedliwienia, czym to zostało spowodowane, kto zawinił, prawda? Także te odłamy tak się otworzy. No, w każdym razie tu przy tej karcie od razu właśnie widziałem, że to już nie może być, nie chodzi o wieżę Babel. Dlaczego? Dlatego, że tu tą wieżę niszczy słońce. Słońce to Szamasz, przeciwnik Zeusa, czyli przeciwnik Jahwe, czyli przeciwnik Boga, to co mamy, tego, który jest w Biblii, a to ma być dom Boga, czyli de facto tego, który jest jak gdyby w danym momencie uważany za Boga, a więc Marduka. Jeśli chodzi o cesarz, każdy jeden cesarz był właśnie wynoszony wręcz do rangi Boga, no i czcił właśnie tego Boga. Także to moim zdaniem jest właśnie, idąc właśnie chronologicznie, to powinniśmy dojść do okresu pomiędzy to, co się dzieje trzecim, a piątym, a siódmym, a nawet ósmym wiekiem, czyli tu coś, co się dzieje. I tu w kolejności, no to jest tylko ta wieża obita żelazem, która ma być w końcu zdobyta i moim zdaniem to jest właśnie, nawiązuje do tego okresu, zwłaszcza, że dokonali tego Słowianie, a Bogiem Słowian jest Sparuk, czyli Bóg Słońca. I to wtedy wszystko by się pokrywało z jakby chronologią historyczną oraz z tym, co, jaką symbolikę przedstawia ta. Jedynie, czego tutaj nie widać nawiązania, to do tego, że to jest wieża żelazna. Dobrze.
17 kartę mamy gwiazdę. To jest symbol nawiązujący do tego, co zostało utrwalone w wielu kronikach, które głosiło o spadającym słońcu lub spadających gwiazdach. I to są poprzedzające kataklizm i zarazę. Czyli w zasadzie nawiązujące do czegoś, co już było jako na samym końcu, do kataklizmu z roku 1348, gdzie duża część Tartarii miała ulec całkowitemu zniszczeniu, a morze wewnętrzne, obecnie kaspijskie i aralskie, podzielone i pomniejszone. Zresztą zniszczenia wystąpiły w całej Europie, jednak im bliżej wschodu, tym zniszczenia znacznie większe, czyli ewidentnie epicentrum tak jakby było tam w rejonie Morza Kaspijskiego. I wedle latopisowi litewskiemu zajęli oni, czyli Litwini, w krótkim czasie tak wielkie tereny, bo były one całkowicie puste. To samo się stało z tak zwanym sultanatem Rumu, czyli sultanatem rzymskim, nazywanych przez dzisiejszych Turków, a jeszcze wcześniejszym państwo osmańskie. One podszywali się pod nazwę Rzymian. Nazwali się, i to jest kolejny dowód, że to właśnie Czarnogłowi podszyli się pod Rzymian, bo oni się nazywali Rzymianami. Nazwali się sultanat Rumu. To oznaczało sultanat rzymski. No i z tego właśnie powstało Imperium Osmańskie. I też w zasadzie tam, gdzie oni są wykazani, są naprawdę, można powiedzieć, w ogóle nieistniejącym na arenie ludem, miastem, i nagle w bardzo krótkim czasie stali się potęgą, ale co najciekawsze, mieszkają w obszarze tam, gdzie były miasta podziemne. Więc ewidentnie to widać, że to są ci, co przeżyli i po prostu zajmowali puste tereny, opustoszałe, i dlatego nagle z niczego w bardzo krótkim czasie stali się bardzo dużą potęgą. To samo, co z Litwą było, tak? Rokiem 1348 prawie na mapie ich nie było widać. A nagle w przeciągu jednego pokolenia zajmowali 1/4 Europy. No, ale trzeba pamiętać, tylko dzięki mariażowi z Litwą stało się największym państwem z Europy. Tak, ale to trzeba pamiętać, to nie była Litwa, to co dzisiaj. Mamy Litwę taką malutką, tam Litewkę na pięciu. No, ale to z takiej właśnie malutkiej Litewki to wyszło. No, ale to Ukraina, Białoruś, cała... No. Ale jeszcze do gwiazdy, to nadzieja, tutaj w kartach, która to oznacza, jest przyporządkowana znakowi zodiakowi wodnika. No i ta woda, którą widzimy zawsze na kartach, która ta, tutaj nie chodzi o żywioł wody, to jest akurat związana z elektryczną wodą, czyli bardziej takie z elektryczność, nowe technologie też mogą być, ale oraz zmiany ery, czyli jest jakby już od tej wieży, która też mogła być z religiami jakoś powiązana, to tutaj wodnik akurat idzie w stronę naukową poznania, czyli musi poznać, dowiedzieć się. Za wiele nie wiemy, co się wydarzyło w tym 1348 roku, co i jak ma być. I też właśnie kobieta przelewająca tą wodę, cokolwiek to spadło, to właśnie miało spaść na wodę, część wody wyparowało, coś gdzieś tam poleciało na to. No powiem ci tylko, że uran rządzi wodnikiem, no uran też może być z promieniowaniem radioaktywnym związany, no to też można by sobie to tak tłumaczyć. No, niewątpliwie w kronikach jest informacja o spadających gwiazdach na tym okresie, i to tak jakby deszcz na tej drugiej karcie z tym magiem czy z kimś siedzącym. Coś, takie krople spadające. No to może być promieniowanie też. Ale ogólnie jest interpretacja tej karty jako pozytywna. To by się odnosiło do okresu właśnie już takiego dosyć bliskiego. Kolejną kartą jest Księżyc. I to jest dokładnie to, co wystąpiło po tym kataklizmie, czyli kiedy nastała tak zwana zima nuklearna, bo Bałtyk był przez kilka, co najmniej kilka, nie kilkanaście lat całkowicie skuty lodem. Jest z całej Europy, o wielu miastach, miejscach całych, a nie tylko nawet miastach, tylko całych obszarach, całkowicie wyludniony, że nikt nie mieszkał. No i tu ta karta właśnie może do tego nawiązywać. Co więcej, ten okres, on jest taki w zasadzie mroczny, i tak jest pokazywany nam, ale nawet z przekazów, z informacji
brakuje w ogóle o słońcu, o dniu. I jeśli faktycznie to był jakiś kataklizm, to pyły czy cokolwiek mogą zasłonić na bardzo długi okres czas słońca. Tak, tak. Tak jakby to, ten obraz do tego nawiązywał. No nie mamy tu nieba, nie mamy nic, jest ciemność. Wyją tylko psy, nie ma nikogo. No bo wyją psy do Księżyca, dlatego że rak, nie, no, Księżyc rządzi znakiem raka akurat w astrologii, dlatego też ta karta, tam umiejscowili tego raka, ale Księżyc jest odpowiedzialny za depresję, czyli brak tego słońca pewno to powoduje. No i ja de facto tak to odbieram, że nie do końca jest to słońce, bo znaczy Księżyc właśnie, że to jest słońce świecące jak Księżyc. Dlaczego? Dlatego, że to ewidentnie ma promienie jak słońce, nie jak Księżyc. Nigdy nie przedstawiamy Księżyca w ten sposób, prawda? Mhm. Tyle, że właśnie Słońce, które nie jest w stanie oświetlić Ziemi, no czyli jest brązowe, tak. Jakby było to Księżyc, mielibyśmy czarne. Zwłaszcza, że te karty kolorowe dosyć są dokładne. Tu mamy Księżyc i to też właśnie może być do tego, że nawiązanie, że jest cały czas mrok, ciemno. Mhm. Stąd ten Księżyc. Przynajmniej do chronologii historycznej tak bym to dopasował. Kolejnym obrazem i właśnie co jak gdyby potwierdza, przynajmniej czy potwierdza, no w moim rozumowaniu to potwierdza, że po pewnym czasie słońce ponownie pojawiło się na niebie i ponownie synowie człowiecza zaczęli się rozmnażać. To są już czasy, które trwają jeszcze obecnie. Jeśli kataklizmy mają się pojawiać cyklicznie, to kolejnego powinniśmy spodziewać około roku 2025, a więc już niedługo. Tu ewidentnie taki symbol, że po niebie i słońce, jasność i spada małe dziecko, nie? Czyli tak jakby bocian nas zrzucał, mają się rozradzać. To samo, tak samo to jakby para kochanków, czyli nawiązujących do rozmnażania się. Tak, bo to jest karta małżeństwa też, oznacza jedna z najbardziej pozytywnych okresów, znaczy kart w tarocie, to jest słońce, dziewiętnastka. No, także to też nawiązuje się do suma okresów, czyli coś, co już się dzieje po roku 1348, ciągnie się ten okres. 19 jest to suma tego, dziewiętnastki daje 1 na 1, to jest słońce, prawda? Także to... Ta karta, ta, dopiero nas czeka. Co to nie ma historii, czyli to, czego w zasadzie w religiach wszyscy o tym mówią, się spodziewają. I bardzo ciekawe są symbole na tym. Ja specjalnie cztery różne karty z różnych talii, z różnych osób, co więcej to zło ze Szwajcarii. Ale ciekawe jest to, że za każdym razem wszędzie są przedstawiani Słowianie i Celtowie. Nie ma tu czarnogłowych. I na wszystkich właśnie to, co mówię, jedynie ludzie jasno, tak zwani jako oczyszczeni, wyzwoleni, nie ma ani jednego przedstawiciela czarnogłowych. We wszystkich wersjach nawiązanie jest do rodu Enlila, czyli właśnie do tej rasy. W jednym przypadku widnieje wizerunek właśnie Enlila, czyli tutaj mamy, bo w tej talii jakbyśmy wrócili do maga, czyli znaczy do cesarza, to jest dokładnie taka sama postać. A więc ewidentnie do Enlila, a w pozostałych aniołowie trąbią w świetle szamasza, w świetle słońca, czyli znowu mamy promienie słoneczne, to mamy słoneczne, a szamasz jest bogiem właśnie jako Swaruk, czyli Słowian, i jest to związany albo syn, albo wnuk właśnie Enlila. Czyli za każdym razem mamy ten sam ród. De facto, jak popatrzymy na mitologię grecką, to jest to cały czas wszystko związane z rodziną Atlasa. Czyli tego, który ratował Ziemię przed zagładą, że poświęcił się jako jedną z podpór Ziemi. Jest przedstawiany jako na plecach trzymający glob. No i jeszcze karta ta jest przyporządkowana Saturnowi. Saturn jest właśnie od wymierzenia sprawiedliwości, czy tam rozliczeń, to co wcześniej zostało zrobione. I, no nie jest taka pozytywna, no jest bardziej tutaj w kartach tarota jako Saturn też w astrologii odpowiada za ostatni etap życia, prawda? Jakby rządzi śmiercią, czy tam starością, no to jest taki wolny. Natomiast co trzeba wiedzieć,
czy to tylko w wierze abrahamowej jest sąd dostateczny, jest koniec. Tymczasem najciekawsze jest właśnie to, że to wcale nie kończy. Nie, to karta nie oznacza koniec. Tak, to ona wręcz odwrotnie. Ona nawet mówi o tym, że po jakichś cyklach pojawia się nowa możliwość. Coś takiego natomiast nowego. Natomiast w wierze abrahamowej to już jest koniec świata. A no to tak. No, no i teraz patrząc na symbolikę tych kart, to wygląda tak, jakby faktycznie dla nich był koniec świata. No apokalipsa dla nich też znaczy koniec, mimo że to w dosłownym tłumaczenia znaczy rozdarcie kurtyny, czy odsłonięcie kurtyny, czyli ujawnienie. Jest coś nowego, tak. I następna światła, bo to przecież nie jest ostatnia karta, jest następna i ona ma dopiero ciekawą symbolikę. I to, czyli no, coś dopiero ma nadejść. Karta świat. To jest świat. I teraz to ciekawe. Wieniec laurowy oznacza szczęśliwe zakończenie, jako symbol nagrody po zakończeniu zmagań, sukcesu, czyli coś, co się dobrze skończyło, prawda? Teraz, lecz jako w pełni zamknięty, a taki tu mamy, symbolizuje również świat wewnętrzny, ki. Nie mamy wątpliwości, że jest to w środku, w kółku. Tak samo jak tu, nie mamy żadnego wątpliwości, że jest to wewnątrz. I tu również mamy to zamknięte osobę, czyli schowaną wewnątrz ziemi, gdzie już kiedyś mieliśmy mieć taki, tam dostęp, tam już mieliśmy być. Wszystkie rodzaje kart zawsze ukazują miasta lub człowieka wewnątrz koła, a więc miejsce przyszłego schronienia. Pytanie tylko, kto ma nam tam w tym pomóc i kiedy. Byk i lew, czyli tutaj w tym, to symbole Anu i Enlila. Ptak tu, to zapewne jest odniesienie się do syna, czyli do Ninurty, też Enlila. I przedstawiony właśnie był on jako z głową orła. Tu właśnie mamy Ninurtę w postaci, jak był przedstawiony syn. No ale ta karta też oznacza głowa orła. Nowe możliwości, nowy początek lub nowe horyzonty, czyli coś takiego, co może się pojawić po prostu jako taka niespodzianka lub zdziwienie, to znaczy szoky poprzez to, że jest, ona jest odbierana jako pozytywna ta karta świat 21, ale też suma jej 3 nawiązuje też do Słońca. No tak, no zobaczmy, no tu mamy ewidentnie aniołowie, no trzymają, to jest w środku, w kuli. Tutaj też świat miasta, całe góry jest w środku, a na zewnątrz potop jakiś cały zniszczenie. Tu to samo, osoba jest zamknięta w środku, tak samo i tutaj. Jest no, w świecie wewnętrznym, czyli ewidentnie jakbyśmy mieli być ocaleni nie tutaj na powierzchni, a znaleźć się wewnątrz, to nie w formie nieżywych, czyli zejścia do świata umarłych, bo to jest całkowicie co innego, to jest tylko symbolika umarłego w dół, a co innego jest światem, gdzie nawet nauka dzisiejsza, dziwo, nie przeczy temu, żeby tam mógł istnieć świat wewnętrzny. Co więcej, wczoraj dostałem od znajomego link, który mówi, popatrz, wychodzi, że jest tak, jak żeś to wykazywał, że coś jest, że może być świat wewnętrzny. Mówi, bo najnowsze badania sejsmiczne, które robią, wykazują, że jest pustka w środku. Co więcej, jak weźmiemy sobie, sprawdzimy wszystkie, nawet najnowsze badania ESA i NASA, które latają satelity, robią zdjęcia Arktyki i Antarktydy, na wszystkich tych zdjęciach widnieje dziura. Dziura o średnicy około 800 km. No i tutaj jeszcze zauważyłem, nie przeczy. Wokół tego okręgu poniżej w tej karcie jest głowa byka, a byk to żywioł ziemi, czyli jakby wskazywał na ziemię, a tutaj mamy z prawej strony lwa i tutaj coś związanego ze słońcem, z ogniem. Symbol był jakby w kasku, w hełmie takim z rogami był Enlil przedstawiany, natomiast jako lew był Anu, bo Erra, który był pomocnikiem Marduka, on swego czasu obiecywał Mardukowi, że
przyniesie Enlila i Anu, jak dwa lwy położy przed jego wejściem do jego świątyni. Ale kto był nazywany wielkim bykiem? Enlil czy Enki? Enlil. Wielka góra, wielki byk. No z tym z bykiem, no to właśnie dlatego, że miał taki hełm, przynajmniej tak był przedstawiany na wizerunku, z hełmem z rogami. Stąd też właśnie zobaczcie, że w wierze abrahamowej no ten diabeł, ten niedobry, przedstawiany jest jako diabeł z rogami. Rogaty. Choć tutaj jak gdyby widzicie święto, które było odprawiane, jest do kogoś jak koziorożec wygląda. Nie? Też symbolika z rogami, ale całkowicie o innym kształcie. Tak, ale Aryjowie nawiązywali, tam na przykład samurajowie japońscy mieli hełmy z rogami, czy, tak, czy no, wikingowie. To jest to tak, że to można to tak na dwoje babka wróżyło, że to akurat z diabłem związane. No, w każdym razie ten, który miał rogi, a ten niewątpliwie no, miał taki hełm, to w wierze abrahamowej był uznawany za tego niedobrego. W przeciwieństwie właśnie do wikingów, bo jeżeli on by miał być niedobry, no to raczej by nie nosili rogu. No. Jak dla nich miał być. No to tak, wszystko tak. Jest punkt widzenia od punktu siedzenia. No tak, 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 no właśnie. Który kogo bóstwo wspiera i kogo się oddaje. No i ewidentnie Sfaruk, czyli nasz główny patron, no, odnosi się do jasności. Tak jak był nazwano specjalnie przez to Chrystusa, który się też odnosi do jasności, żeby go jego wiązać, a żeby pamięć o naszym przodku wyginęła. W ten sposób ją zabić. Tak jak próbowano zabić z zakodowanym na głowach datami, tak? Symbolami dat wiązanych właśnie ze słońcem. No to wymyślono narodziny Chrystusa, który nie istnieje w judaizmie ani w islamie. No i to, co żeśmy wykazali w pierwszej części, że te wszystkie rzeczy, które się odnoszą i odnosiły do naszego, można powiedzieć, no przodków, nie możemy nawet mówić panteonu bogów, bo myśmy ich nie uważali za bogów, tylko za przodków. Zresztą dlatego też nawet i w chronologii najstarszej, ci, którzy tu przybyli, oni byli nazywani Chaldejczykami. Nikt ich nie stworzył. Oni już byli, istnieli, jak tutaj dotarli. I my jesteśmy ich pokoleniami kolejnymi. Więc my nie jesteśmy stworzeni. Stworzenie były jak gdyby dwie wersje i to wszędzie jest mówione o tym. Jest stworzony ten Nefilim rasa, wywodząca się od węży i rasa czarnogłowych. A ci, którzy byli jasno od jasnogłowi, nie ma informacji, że zostali stworzeni. Oni byli nazywani Chaldejczykami, a Chaldejczycy i widnieją w chronologii przed potopem, czyli od momentu, kiedy świat zostaje wykreowany z tego czegoś, co pozostało po tamtej planecie. Nie ma informacji sprzed tego okresu. Być może była ona, na pewno była, bo ktoś, kto tutaj przyleciał, a według informacji pochodzących z legend, z mitów z Mezopotamii, było ich 600 osób, które ocalało i tu przyleciało. Więc na pewno nie przylecieli nie z pustą, zwyryzerowaną historią, tylko na pewno dotarli tutaj z historią. Skąd w ogóle tutaj dotarli? Musieli się kłócić, bo jeśli ludzie zostali stworzeni na podobieństwo Boga, także pewno się też między sobą kłócili. No, na pewno, znaczy dowód jest tego ewidentny, no, bo no. Jest przecież to pokazane, że po 40 okresach no, zbuntowali się na ciężką pracę, zastrajkowali, łamali narzędzia i powiedzieli, mają w nosie, nie pracują dalej, bo jest praca za ciężka. Enlil się chciał do dymisji wtedy podać. Znaczy, najpierw chciał surowo ukarać, a potem jak zobaczył, że oni wszyscy razem wystąpili, to się chciał podać i stwierdzono, że jednak nie, może faktycznie jest za ciężka praca, weźmy coś, zróbmy, stwórzmy, coś, może coś się da zaradzić temu. No i wymyślili, że stworzą to i stworzyli tego węża. Znaczy oni stwarzali dużo różnych hybryd, które... Znaczy patrząc na to, co wychodzi z historii, to można powiedzieć, że nie oni, tylko my sobie stworzyliśmy strupa. No, nawiązuję tylko do tego, że dlatego te nazwy God, Bóg, bogowie, aniołowie, to
że pokazują, że właśnie no, przodkowie jakby nasi tworzyli to życie i jakby w pierwszej linii dalej jesteśmy kontynuacją ich, a tutaj są jeszcze rasy stworzone później. Tak? Czyli... No, chyba, że założymy, że to po prostu przypadek jak zwykle, jak wszystko to przypadek, jak przypadek z tym An i końcówkami z całego kraju Anu, jak przypadek to, że akurat w naszych nazwiskach pojawia się Ki, a nie An, jak w naszych miastach też nie, jak przypadek to, że nas ciągnie wszystko całym rodowodem do tej Persji i wszystko, co z perskie, to do Słowian z tekstami, jak raj i niebo, które dokładnie tam się znajduje, też to jest przypadek, no możemy tak poznać, że to jest tylko kwestia przypadku. Oliwa zawsze sprawiedliwa. Zawsze jest tak, że po jakimś czasie, nieważne jakim, wyjdzie coś na jaw i bo to jest coś takiego jak z mową ciała, że zawsze wyczuję, że ktoś nie mówi prawdy, to zawsze jest jakaś reakcja, bo coś wynika z czegoś. Także dziękuję Ci, Arturze, i zapraszamy do części numer 3. Bardzo ciekawe, myślę. Jest tego dużo, ale i tak to jest pigułka tego wszystkiego, jakby tak każdy chciał czytać. To jest dokładnie, to taki tylko, można powiedzieć, prześliźnięcie się z taką ilością materiału, żeby przynajmniej to zrozumieć, nie? Zobaczyć, co jest, bo jakbyśmy chcieli wszystko ukazać, to zabrakłoby nam kilku dni. Tak, tak. Myślę, że bardzo wartościowy materiał i posłuży do dalszych badań i doprecyzowań, bo tutaj, o to tutaj właśnie wszystkim chodzi, że chcemy coś zapoczątkować, żeby każdy mógł dalej potem dociekać, że tak powiem. Także dziękuję Ci bardzo, Arturze, i zapraszamy do części trzeciej. A jeszcze tylko nawiązałbym do tego screenu. No. To nie jest jakiś zrobiony rysunek i coś przedstawiający zagładę. To jest realistyczne zdjęcie przedstawiające akurat erupcję Etny. Także tak jakby były jakieś pytania i jakieś niejasności, o co tu chodzi z tym screenem. No. No tak na koniec chciałem pokazać, jak Etna potrafi wyglądać. Dzięki bardzo. No, dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam, do widzenia.